Cześć moi drodzy, z tej strony Renata Skarbek, witam na moim kanale, w nowym odcinku. To jest Martynka, Martynka to są oni, witajcie. Właśnie wybieramy się na targi Beauty Forum and Spa w Warszawie. Są to targi kosmetyczne, gdzie odwiedzimy dwa stoiska. Przede wszystkim będzie to stoisko marki Holika Holika, a następnie stoisko Semilaka. Pokażemy wam, jakie nowości oferują te dwie marki, co takiego możecie znaleźć na tych stoiskach i co takiego dzieje się na targach. Poza tym będzie poruszony temat, który może was zainteresować, a dotyczy on pielęgnacji twarzy. Ostatnio to jest temat dla mnie bardzo ważny, ponieważ przez wszystkie charakteryzacje w programie Twoja twarz brzmi znajomo, moja twarz jest totalnie zmasakrowana i jak sobie z tym radzę, dowiecie się z tego vloga. Oglądajcie! Na targach Beauty Forum and Spa w Warszawie postanowiłam poprosić specjalistów z marki Holika Holika o to, aby opowiedzieli wam o swoich ulubionych produktach, co może wam się przydać. Także zaczynamy od... Od żelu aloesowego. To jest 99% soku z aloesu. Jest to produkt wielofunkcyjny. Do pielęgnacji włosów, do pielęgnacji ciała, do pielęgnacji rąk, stóp, dłoni, wszystkiego. Bardzo dobrze nawilża, odświeża i koi różne podrażnienia. Następny produkt jest to peeling enzymatyczny, bardzo delikatny peeling do stosowania nawet codziennego, delikatnie złuszczany skórek, pozostawia naszą skórę rozświetloną i czystą, zawiera ekstrakt z żółtka, który łagodzi podrażnienie. Następny produkt jest to pianka do mycia twarzy o dużej pojemności, pianka z węglem aktywnym do każdego rodzaju skóry, w szczególności polecana do cery problematycznej, redukuje wydzielanie sebum. I mam dla was świetną informację, a mianowicie taką, że pod koniec tego filmu zorganizuję dla was konkurs razem z marką Holika Holika, w którym będziecie mieli do wygrania świetne zestawy kosmetyków. Jest o co walczyć, wszystkie szczegóły tego konkursu oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu, a wy oglądajcie do końca. Zobaczcie, Martynka standardowo jak widzi jakieś próbki, to po prostu je bierze. Wstyd mi z nią chodzić gdziekolwiek. Dotarliśmy właśnie na stoisko Semilaka. Zobaczcie, jaką mają przepiękną ścianę z logo. Zobaczcie, kochani, co takiego spotkałam na stanowisku Semilaka, Dizzy. I wy mieliście współpracę, prawda? My mamy lakier do paznokci. Tak. Lakier 230. Jest w kolorze przepięknego różu. Różowiutki. Można go kupić tutaj u nas i w Akademiach Semilaka. Online, już go właśnie z Maciejem z Semilaka i przyszłam podpatrzeć jakieś nowości. Oczywiście pokazywałam wam już na snapie najnowszą kolekcję jesienną, pięciu lakierów hybrydowych. I pytam się dla Maćka, jakie jeszcze nowości dla mnie ma, które mogę wam pokazać. I uwaga, będę miała super hiciora personalizowanego. I co to takiego będzie? To będzie personalizowana pomadka i w ogóle dziewczyny to mogą sobie też zrobić online na Semilaka. Wow, super! Teraz nam pokażę dziewczyny, o co takiego chodzi, a w szybkim skrócie możecie mieć pomadkę z wybranym napisem. Ja będę miała ze swoim imieniem. Dobra, pokażę mi, jak to wyjdzie. Dobra, uwaga, uwaga, prezentacja efektu finalnego personalizacji. Zobaczcie, jaki sztos! Ale naprawdę bardzo fajny gadżet i to jest fajne na prezent, nie? Jak chcesz komuś zrobić prezent, bardzo fajny. I wziąć jakąś pomadkę matową z Semilaka. Robicie tylko na pomadkach? Na pomadkach i na lakierach hybrydowych. O wow, czyli słuchajcie, tutaj jest taka opcja na pomadkach i lakierach hybrydowych Semilaka. Możecie sobie zrobić to online i wybrać wybrany napis i macie świetną personalizację. Bardzo fajna opcja na prezent.
Kochani, przechodzimy płynnie do kolejnej części tego vloga. Tym razem będzie to pogadanka na temat kosmetyków do pielęgnacji, o których wspominałam Wam na samym początku. Jesteśmy już po targach na stoisku Holika Holika i na stoisku Semilaka. To teraz tematyka beauty związana właśnie z pielęgnacją cery, co jest dla mnie ostatnio niesamowicie ważnym tematem, bo przez charakteryzację w programie Twoja twarz brzmi znajomo, moja cera stała się niesamowicie wrażliwa. Ja też jestem bardzo dużą alergiczką, natomiast nigdy nie miałam problemów z cerą. Nigdy moja cera nie miała jakichś znaczących niedoskonałości. Dlatego też no, nie musiałam szukać sobie właśnie tych kosmetyków, które poprawią mi jakość mojej cery, która zepsuła się właśnie poprzez te wszystkie kosmetyki, kleje, zmywacze, alkohol nakładany właśnie na cerę podczas realizacji programu. Przy okazji bardzo Was proszę o to, jeśli macie jakieś złote środki na to, aby dbać o swoją cerę, która jest przesuszona, która jest skłonna do jakichkolwiek alergii, na której są uczulenia związane właśnie z ciężkimi produktami, długotrwale stosowanymi na skórze, to czekam na Wasze komentarze. I przechodzę do produktów, które ja mogę Wam polecić, których ja używam i za które mogę ręczyć. Zacznijmy może od maseczek właśnie z marki Holika Holika i Sea & Trees, z których korzystam już od kilku miesięcy. Poznałam tę markę jakiś czas temu właśnie u innych dziewczyn na blogach czy na Instagramie i od jakiegoś czasu regularnie korzystam z ich maseczek. Tych maseczek mamy bardzo dużo. Ja dostałam właśnie nową paczkę i jestem też po targach, stąd też mam bardzo duży zapas. Jak kojarzycie dobrze, niektóre z tych maseczek to są te w kształcie twarzy zwierzaków, ale naprawdę jest ich mnóstwo i każda maseczka ma swoje indywidualne, specjalne działanie. Są maseczki rozświetlające, nawilżające, przeciwzmarszczkowe, na jakiekolwiek niedoskonałości, przebarwienia, przesuszenia. Także tego jest mnóstwo, musicie sobie poczytać, zresztą wszystko Wam podlinkuję, ale ja te maseczki używam co drugi dzień, a codziennie używam mojego hiciora właśnie też z Holika Holika i jest to taki zestaw 30 maseczek z zielonej herbaty, które nakładam zaraz po przebudzeniu i od tego zaczynam swoją po prostu codzienną pielęgnację. Zobaczcie, jaki to jest fajny gadżet, bo to wszystko jest zrobione w formie takich jednorazowych jakby chusteczek i tu wyciągamy sobie kolejną maseczkę, nakładamy na buzię, trzymamy 2 minuty i nasza cera jest nawilżona i gotowa do na przykład codziennego makijażu. Następnie polecę Wam krem, którego używam codziennie i jest to krem marki Emolium, nazywa się Dermocare i jest on do skóry wrażliwej, suchej i skłonnej do alergii. Używam go codziennie, rano, wieczorem. Kiedy jesteśmy przy kremach, to polecę Wam maść z konopi, która została mi polecona przez jedną z makijażystek właśnie z ekipy realizującej program Twoja twarz brzmi znajomo i jest to maść właśnie, która łagodzi i odmładza ponoć i to zbiór 17 ziół. Nie ma ona przyjemnego zapachu, to na pewno, szczerze mówiąc ona śmierdzi, jest bardzo tłusta i ja właśnie używam tego kremu, tej maści po wszystkich charakteryzacjach i on zawiera 30% olejku z konopi, ale to naprawdę mogę Wam polecić, bo świetnie nawilża cerę. Następnie, kiedy próbuję zakryć wszystkie swoje niedoskonałości, to polecę Wam dwie rzeczy, bez których ja nie mogę funkcjonować. Ja na co dzień staram się nie malować. Po pierwsze nie mam czasu, po drugie nie chce mi się, po trzecie wolę ten czas wykorzystać w o wiele bardziej produktywny sposób, na przykład odpisać na maile. Dlatego mam takie dwa produkty, które już Wam polecałam kilka razy, ale z racji tego, że dzisiaj robię taki zbiór rzeczy do pielęgnacji cery, to polecę Wam je raz jeszcze. Jest to krem z Estée Lauder, Revitalizing Supreme CC, który przepięknie wyrównuje nam koloryt skóry. To nie jest ani podkład, ani krem BB, tylko jest to taki biały krem, który dostosowuje się do koloru naszej cery po nałożeniu i pięknie nam ją ujednolica. Buzia wygląda na taką rozświetloną i nawilżoną. Do tego
właśnie na te wszystkie moje niedoskonałości w okolicach nosa czy ust używam genialny korektor z Catrice. Mój jest trochę zajechany, świetnie kryje, bardzo dobrze się trzyma. Jeśli chodzi o cenę, to jest to zaledwie kilka złotych, nakładam go gąbeczką i naprawdę zakrywa wszystko. I ostatnie produkty. Znowu wracamy do marki Holika Holika. Jest to wyciąg z aloes. Aloes jest genialny do nawilżania skóry i tak jak wcześniej już mogliście usłyszeć, kiedy te kosmetyki przedstawiała Wam specjalistka z Holika Holika, to jest to żel, który służy do pielęgnacji cery, włosów, całego ciała. I występuje on w formie żelu, występuje on w formie płynu pod prysznic, jak i również w formie pianki, której ja teraz nie mam tutaj przy sobie, ale pokażę Wam od razu taki fajny zestaw, który właśnie pokazuje ten żel do ciała, włosów, do wszystkiego, shower żel, czyli pod prysznic. I tą piankę myjącą do twarzy. I też tą pianką ja codziennie zmywam makijaż i serdecznie polecam Wam wszystkie produkty z aloesu. I od razu przejdę do produktów z wyciągiem z aloesu i jest to mgiełka, którą ja zaraz po tym, jak przemyję sobie buzię tym aloesem, stosuję taką mgiełkę na buzie, która też fajnie ją nawilża i też mamy tutaj aloes, aż 98%. I na sam koniec krem, również mamy tutaj aloes i ten krem nam nawilża buzię, natłuszczają. Ja używam go na noc. To było całe zestawienie moich kosmetyków, których obecnie używam, jeśli chodzi o pielęgnację mojej cery. Mam nadzieję, że cokolwiek Wam pomogłam, dałam Wam jakąś inspirację do tego, jak Wy możecie zadbać o swoją cerę i jak Wy możecie poradzić sobie ze swoimi niedoskonałościami. Pamiętajcie, że ja dopiero raczkuję w tym temacie, nie jestem żadną specjalistką, bo ja nigdy nie miałam problemu ze swoją cerą. Dlatego z wielką chęcią posłucham, a raczej poczytam o Waszych problemach i o Waszych rozwiązaniach na te problemy i na pewno z czegoś skorzystam. I na sam koniec chciałam Wam ogłosić konkurs. Wiem, że lubicie konkursy, ja mam przygotowaną taką specjalną pakę, w której będziecie mieli do wygrania kosmetyki. Zaraz na szybko Wam je przedstawię, a będzie to właśnie żel aloesowy, o którym wspominałam Wam wcześniej i który serdecznie Wam polecam. Duże opakowanie. Będzie do wygrania jeszcze zalotka do rzęs. Maseczki do twarzy, o których wspominałam Wam wcześniej, próbki innych kosmetyków, między innymi krem. Mamy tutaj jeszcze piankę myjącą. Mamy kolejną maseczkę. Mamy świetną gąbeczkę silikonową do nakładania makijażu. A zadanie konkursowe to wypisanie trzech wybranych przez Was kosmetyków, które ja wcześniej wymieniłam w pokazywaniu tych wszystkich produktów, które mi obecnie pomagają na cerę. Po prostu wróćcie sobie wcześniej w tym vlogu, dokładnie przesłuchajcie, o czym takim mówiłam, wypiszcie trzy wybrane przez Was produkty w komentarzu i napiszcie, dlaczego to właśnie te produkty chcielibyście przetestować, a my wybierzemy najbardziej kreatywne i najciekawsze odpowiedzi. To tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Oczywiście piszcie swoje komentarze, dawajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Poza tym ja doleczam ostatki swojej choroby, biorę antybiotyki, mam nadzieję, że szybko wrócę do zdrowia, ponieważ zostały nam jeszcze 3 odcinki do zrealizowania programu Twoja twarz brzmi znajomo, a mnie złapało choróbsko, ale z tego co wiem, to panują jakieś wszechobecne wirusy i każdy z moich znajomych i kogo nie pytam jest chory. Próbuję z tym walczyć. Ja jestem taką osobą, która nienawidzi nie robić niczego i spędzać nieproduktywnie czasu i uwierzcie mi, mam totalnego bzika na tym punkcie. Teraz będę próbowała oglądać jakiś film, mam nadzieję, że uda mi się rzeczywiście siedzieć przed komputerem przez 1,5 godziny i nie realizować niczego, co jest związane z moim życiem zawodowym, a uwierzcie mi, że dla mnie jest to praktycznie niewykonalne. W każdym razie, może Wy mi pomożecie na przyszłość i podacie tytuły filmów, które mogłabym sprawdzić na Netflixie. Mam nadzieję, że mi zaproponujecie coś fajnego. Piszcie propozycje swoich filmów pod tym postem, a ja na pewno z jakiegoś skorzystam.